serce ludu zaszła. Ja teraz u dobrowa zeleni. Za młody chcesz kasz, ty przychodzisz do mnie. Nie trzeba wesli, będę ty tu radzi. Podobno że ty, bo masz moje gminy. Pan, pan, para! I ręce! Rady są posłane przy Gospodę stronami swoimi. Rady są obieżni na stępnicze. Rady są grozny winogrodach Chrystowa. Rady są wersją czeski krepki na zastupnicze. Rady są słaby na wieczny na podanie. Достойный тени прилет, будем нам тебе молитвы, не пред Господи, но вот не наша рука. Jest to bardzo ciekawe miejsce. Dzisiaj nawet rozmawiałem jeszcze z burmistrzem naszym, którego część was poznała, i on sam powiedział, jak wchodzi się do waszej cerkwi, to czuje się modlitwę. Czuje się modlitwę tych 65 lat ludzi, którzy tu przybyli nie z własnej woli, zostali wywiezieni. I tak jak powiedział jego ekscelencja arcybiskup Abel kiedyś w swoim kazaniu, że z tak wielkiego zła wyrosło takie wielkie piękno. Czyli z tak wielkiego zła, jakim była akcja Wisła, powstało takie piękne, jak prawosławne parafie w miejscach, gdzie tego prawosławia nie było od wielu set lat. Taka króciutka myśl dzisiaj mi się nasunęła. Słysząc właśnie tak wspaniały chór i czując za sobą modlitwę tak wielu ludzi. Bardzo za to wam dziękuję, za możliwość odczucia czegoś takiego. Myślę, że wszyscy już niecierpliwieni czekają na ognisko. I tak będziesz chodził do tych 70 i koniec. 65-lecie. Dzisiaj jest tutaj w Ornecie. 65-lecie. 65-lecie. Ktoś żertwuj, oswobodzajesz nas od grzechu. Była śmierć Gospoda Jezusa Chrystusa. On oddał siebie za nas, za to, żeby nas oswobodzić od grzechu. Jest mała parafia, już mało ludzi, jeszcze mniej młodzieży. Chór jest malutki. Wieczernie praktycznie nie śpiewamy, mało znamy. Przyjemnie zbliżyć się też do prawosławia takiego, które jest w sile, wiecie. Posłuchać, przybliżyć się do prawosławia. Myślę, że dla młodzieży to jest w ogóle bardzo ważne, zobaczyć, ile młodych ludzi wierzy w Boga w sposób prawosławny. Na tych ziemiach to bardziej ważne jest, że przyjechała młodzież, że jest dużo młodzieży, która żyje tym życiem takim liturgicznym, prawosławnym. I dlatego to ważne takie przyjazdy właśnie tutaj na tej ziemi, podtrzymać nas, wzmocnić. Zapraszacie do siebie, to też jest jakby po co tam jechać. Wiemy, co chcemy zobaczyć. Po prostu to jest, to nas podtrzymuje tutaj na tych terenach. Yes!
Myślę, że przyjazd do Ornety był pod wieloma względami bardzo ważny, bardzo owocny. Myślę, że nie tylko dla młodzieży, która tu przyjechała, która podejrzewam, że wyniesie wiele takich pozytywnych wrażeń, wiele takich fajnych, dobrych, prawosławnych też emocji, bo zobaczyli tak naprawdę parafie, które żyją w bardzo małych diasporach. Ja akurat mam również to szczęście i tą możliwość obserwowania takiej parafii od środka, bo mieszkam w takiej parafii, która jest położona daleko od do tej pory dla mnie takiego centrum, jakim było Podlasie, takim najważniejszym miejscem mojego życia i gdzie właściwie moja podróż taka duchowa rozpoczęła się i skąd cały czas czerpię soki, ponieważ często tu wracam. Jestem bardzo szczęśliwy, że jestem stąd i dumny i tą dumę zanoszę do tych małych oczywiście społeczności, których gdzieś tam jestem. Myślę, że ta wizyta, jak już powiedziałem, była również ważna dla ludzi, którzy są w tych małych diasporach, którzy tu mieszkają, którzy tu żyją, dlatego że zobaczyli dużą ilość prawosławnej młodzieży, dużą ilość ludzi, którzy są na Podlasiu chociażby. Nie tylko, jak słyszeliśmy, jest młodzież również z Gdańska, z Ełku. I dla tych ludzi to było takie potwierdzenie i widać było łzy w niektórych oczach. To, że chór zaśpiewał, że w pewnym sensie te święto jakoś upiększyliśmy, to spowodowało, że nawalamy się wszyscy na mnie, czy jak? Nie tego! Czekaj, nie mam natchnienia, no nie mogę nic powiedzieć teraz, stresuję się. Ty mnie ciągle nagrywasz. Okej. 700-lecie w Ornecie oficjalnie dobiegło już końca. Młodzież już zbiera się do autokaru, pożegnaliśmy się z koleżankami z Gdańska. Myślę, że wszyscy wracają zadowoleni, z uśmiechem, szczęśliwi, że spędzili ten czas tak miło, w takim niesamowitym miejscu i mogli poznać prawosławie tutaj na terenach Warmii. No nie ma co ukrywać, większość społeczności to są starsi ludzie. Też było widać, że są szczęśliwi, dumni, że nasza młodzież przyjechała i tak pięknie się pokazała. Także mamy nadzieję, że będziemy tutaj mogli przyjeżdżać częściej, może nawet w większym gronie. Dziękuję. Hey!